Na program zaprasza Motowizję, patron medialny z lotu MasterTrack Opole od 15 do 17 lipca. Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Rozpędzająca się wiosna budzi rozmaite emocje. Nie zabraknie ich też w dzisiejszym odcinku, w którym pokażemy. Teledyski z ciężarówkami w tle. Drogowych przestrug ciąg dalszy. Różne śmieciarki na podwoziach Mercedesa. Porady i wyjaśnienia eksperta. Propozycje Tatry dla rolnictwa. Ruszamy. No to już możemy na serio ruszyć w trasę dzisiejszego odcinka. Na początek, jak zwykle, stroboskop. Zapraszam. Iveco Daily po raz trzeci zdobyło tytuł lekkiego samochodu ciężarowego roku w plebiscycie wydawnictwa Van Fleet World. Jury plebiscytu złożone z branżowych ekspertów ocenia co roku najlepsze pojazdy użytkowe eksploatowane we flotach. Wcześniej Daily zwyciężał w tej rywalizacji w latach 2019 i 2021. Miasto Starachowice przy wsparciu środków unijnych zakupiło 20 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów MAN zasilanych gazem ziemnym CNG. Miasto Starachowice przy wsparciu środków unijnych zakupiło 20 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów MAN zasilanych gazem ziemnym CNG. To modele Lions City 12G z silnikami o pojemności 9,5 litra i mocy 280 koni mechanicznych. Pojazdy dodatkowo wyposażone są w system Efficient Hybrid, który poprawi ich wyniki eksploatacyjne. Wszystkie autobusy wyprodukowane zostały w Polsce w zakładzie MAN Bus Starachowice. Lat temu, 25 kwietnia 1936 roku, Skoda Rapid, którą jechali Jan Prochaska i Jindrzich Kubiaś, wystartowała z Pragi w podróż dookoła świata. Był to standardowy pojazd, w którym zainstalowano wielki zbiornik paliwa pozwalający przejechać około 1600 km bez tankowania. Podróż wiodła na wschód Europy, potem przez Azję i Amerykę Północną, aby powrócić na stary kontynent. Zakończyła się pełnym sukcesem po 97 dniach i 27 700 przejechanych na kołach kilometrach. Obecnie Skoda przywraca do życia słynny model Rapid. Dziś na międzynarodowej wystawie Agro Show zajrzymy m.in. na stoisko Tatry. Zobaczmy. Międzynarodowa wystawa maszyn rolniczych Agro Show w Bednarach pod Poznaniem skierowana jest do małych i dużych farmerów. Właściwie mając tylko środki finansowe w gotowości, można się tu było we wszystko zaopatrzyć. Od wyposażenia obór po instalację do suszenia ziarna. Agro Show było też okazją do prezentacji unikalnych, ciekawych rozwiązań. Jak na przykład pojazd na podwoziu Tatry. Mamy to podwozie Tatra 18/6 ze skrętną osią tylną w celu lepszej manewrowości na polach, co nam ułatwia po prostu pracę na polu, nie blokują się tak koła. To jest uniwersalny nośnik narzędzi, tak się to ogólnie nazywa. I z firmą Metal Fach mamy na tym przygotowane zabudowy dla rolnictwa, czyli system wymienny. Prezentowana Tatra nosiła na sobie rozrzutnik obornika, ale po przezbrojeniu podwozie może być nośnikiem nadwozia cysternowego czy do przewozu zielonek. Pojazdem powinni zainteresować się farmerzy mający, tak jak transportowcy, problemy ze znalezieniem kierowców ciężarówek. Bo Tatra w tej wersji
nie wymaga prawa jazdy kategorii C, a tylko T1. Sporo takiego sprzętu pracuje w czeskich, niemieckich czy holenderskich gospodarstwach rolnych. U nas są pewne przeszkody. To jest największe jeszcze zadanie i wyzwanie, które przed nami stoi. Ponieważ kategoria B umożliwia nawet prowadzenie tego pojazdu osobie 16-letniej, która odebrała prawo jazdy na kategorię T. No i tutaj są pewne niebezpieczeństwa, które z tego wynikają. Jednak to waży ponad 30 ton i trzeba jeszcze na to zwrócić uwagę i jakoś to ograniczyć, żeby to było bezpieczne dla wszystkich. Prawda. Trudno taki sprzęt powierzyć w ręce młodemu kierowcy, nie tylko z uwagi na małe doświadczenie, ale i wartość takiej zabawki. Za to spokojniej chyba wygląda sprawa z typowymi ciągnikami, jak traktor roku 2021 Massey Ferguson 8S. Ten ciągnik, który znajduje się za nami, to jest całkowicie nowa seria ciągników Massey Ferguson serii MF8S. To jest ciągnik, który wytycza nowy trend w filozofii budowania naszych ciągników rolniczych. W dawnych latach licencyjny Massey Ferguson z polskich zakładów był marzeniem wielu polskich rolników i stanowił bazę kolejnych modeli Ursusa. Marka nadal wysila się, opracowując ciekawe rozwiązania. Wyróżnia się wieloma cechami nowoczesnych ciągników rolniczych. Jedną z takich głównych, kluczowych cech to jest 24-centymetrowa przerwa między silnikiem a kabiną operatora, dzięki czemu uzyskujemy lepsze odizolowanie tej kabiny, lepsze wyciszenie, brak wibracji, także operator ma zupełnie, całkowicie nowe wrażenia z jazdy i doświadczeń z pracy tym ciągnikiem. Rodzi się jednak pytanie. Czy przeciętny rolnik jest w stanie w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnej technologii? Okazuje się, że Massey Ferguson znalazł na to radę. Ciągnik oczywiście nie jest dostępny w stałych konfiguracjach. Każdy może sobie wyposażyć go w dowolną ilość wyjść hydraulicznych, różnego rodzaju opony. Tak jak wspomniałem wcześniej, można sobie wybrać różną przekładnię. Także każdy rolnik, przychodząc do naszego dealera, może sobie wybrać ciągnik taki, który spełni jego oczekiwania. Nie ma tutaj sytuacji, że musi zapłacić za coś, czego nie potrzebuje. I to jest bardzo ważna cecha. Nie sztuką jest naszpikować traktor technologią, dodajmy, nie tanią. O wiele trudniej jest skomponować narzędzie adekwatne do potrzeb rolnika, a przy tym na tym zarobić. Wdzięczność klienta pozostaje wówczas na lata. Z czasem ponownie wróci do takiej marki. AgroShow od lat oferuje pełną gamę maszyn. Będąc tutaj, można w ciągu jednego dnia odwiedzić kilkudziesięciu dealerów naraz, czego na co dzień nie da się zrobić. Do Bednar jeszcze wrócimy. A teraz już witam mecenasa Wojciecha Fraszka. Pan Kamil z Rzeszowa pyta: chciałem zatrudnić obywatela Ukrainy jako kierowcę, ale odmówiono wydania świadectwa kierowcy. Czy i gdzie mogę się odwołać od takiej decyzji? Czy można się odwołać, Wojtku? Tak, panie Kamilu. Może zacznę od tego, że świadectwo kierowcy to jest taki dokument, który potwierdza, że kierowca, który jest spoza Unii Europejskiej, jest zatrudniony legalnie i zgodnie z wymogami dotyczącymi przewozów drogowych obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. I każda osoba, która nie jest obywatelem unijnym, a chce wozić towary po drogach Unii Europejskiej, powinna właśnie takim świadectwem kierowcy się legitymować. I organem, który się zajmuje wydawaniem świadectw kierowcy, jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Żeby ubiegać się o takie świadectwo, trzeba posiadać świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie i psychologiczne. I teraz już odnosząc się do meritum pytania pana Kamila, chciałem powiedzieć, że tak, że przysługuje panu tak zwany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Jeżeli ten wniosek nie zostanie uwzględniony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, przysługuje panu jeszcze skarga do sądu administracyjnego. Ale oczywiście trzeba tu pamiętać o terminach i pamiętać o tym, że jazda bez tego dokumentu jest zagrożona karą w kwocie 5000 zł. Dziękuję. Wszystkich zapraszam teraz na przerwę. Zaraz po niej zobaczycie. Teledyski z ciężarówkami w tle. Drogowych przestróg ciąg dalszy. Różne śmieciarki na podwoziach Mercedesa. Wracamy za moment. Samochody do wywozu śmieci wcale nie muszą być szare, o czym przekonacie się z naszego przeglądu śmieciarek. Zobaczcie.
Każdy z nas produkuje odpady, czy tego chcemy, czy nie. Dlatego niezbędne są śmieciarki. Szeroką gamę podwozi pod tego typu zabudowy oferuje marka Mercedes, mająca ogromne doświadczenie w tym sektorze. Pierwsze pojazdy do wywozu odpadów pojawiły się w latach 20. ubiegłego wieku, a Mercedes był wówczas jednym z liderów tego sektora. Dzisiaj marka z gwiazdą w logo jest wiodącym dostawcą różnych samochodów komunalnych. My skupimy się teraz na typowych śmieciarkach prasujących odpady. Zabudowa razem z ładunkiem śmieci to spory ciężar, ale nie dla podwozia Mercedes Arox. Ta wywodząca się z branży budowlanej ciężarówka całymi garściami czerpie plusy z dedykowanej konstrukcji. Arox jest wytrzymały, odporny na eksploatację w trudnych warunkach i dysponuje szeroką gamą mocnych silników. Dzięki temu nie tylko dobrze radzi sobie w mieście, ale i na mniej cywilizowanych składowiskach odpadów. Dzięki węższej kabinie niż mają standardowe ciężarówki, Arox płynniej porusza się w miejskiej dżungli. Większy brat Aroxa, Actros, to propozycja dla większych operatorów komunalnych. Jeszcze mocniejsze silniki, większa kabina oraz najszersza gama podwozi predestynują ten model do dużych miast. Actros nie będzie się wbijał w wąskie uliczki, bo od tego jest Arox, ale z chęcią połknie więcej odpadów, po czym zawiezie je do stacji przeładunkowej. Większa szoferka zapewnia lepszy komfort na dłuższych trasach, co jest częste, gdy rejonem pracy są rozległe dzielnice domków jednorodzinnych. Wtedy po zapełnieniu zabudowy ładunkiem z setek pojemników można wygodnie odpocząć w kabinie w czasie jazdy na rozładunek. Jeszcze więcej komfortu daje model Econic. To pojazd stworzony do roli śmieciarki jak żaden inny. Nisko umieszczona kabina jest wygodna zarówno dla kierowcy, jak i ekipy ładowaczy. Szofer siedzi nisko, niczym w autobusie miejskim, co zachęca do częstszego wysiadania. Co ważne, nie ma żadnej wspinaczki po schodach, co redukuje kontuzje kończyn dolnych. Oferowany jest z różnego rodzaju napędami – dieslowskim, gazowym i już niedługo z elektrycznym. Wieloletnie doświadczenie Mercedesa w wytwarzaniu podwozi komunalnych jest doceniane na całym świecie. Arox i Actros wywożą odpady na 4 kontynentach, a Econic na 5. Tak wielu użytkowników nie mogło się pomylić co do jakości, trwałości i ekonomiczności śmieciarek z gwiazdą w logotypie. Niezła to była gromadka. A teraz pora na przestrogę prosto z drogi. Czasami bezmyślność ludzka nie zna granic, czego wyraźny dowód mamy w tej sytuacji. Po prostu brak słów na dość dosadne określenie głupoty kierującego autem osobowym, przez którego doszło do tego wypadku. Złożenie się zestawów, tak zwany scyzoryk, wcale do rzadkości nie należy. Wystarczy, tak jak tutaj, złapać pobocze. Albo wykonać gwałtowniejszy manewr na śliskiej nawierzchni. W obu pokazywanych teraz przypadkach kierowcom nie udało się wyprowadzić zestawów na właściwy tor jazdy i przed jadącymi z tyłu nagle wyrosły przeszkody tarasujące drogę. Wyobraźcie sobie, jak to jest, kiedy pędzi na was rozpędzona stalowa góra, a wy nie możecie nic zrobić, aby uniknąć zderzenia. Ułamek sekundy, huk i ciemność. Na szczęście cuda się zdarzają, czego przykładem jest ta właśnie sytuacja. Przyczepa niemal frunie nad pojazdami jadącymi sprzeciwka. Kierowca tej ciężarówki także wykazał się mistrzowskim opanowaniem swojego fachu, skutecznie walcząc z bezwładnym żelastwem. Ale to łut szczęścia, niestety nie każdemu pisany. Zobaczmy teraz, co na dziś przygotowali Andrzej i Romek. Panowie, zaczynajcie. Dzień dobry, witam serdecznie w programie Na Osi, w cyklu Nie zabijaj, nie da się zabić. Jest ze mną Andrzej Wachowski, jak zwykle, i razem spróbujemy przeanalizować sytuację drogową, którą za chwilę będziecie mogli z nami obejrzeć. No i jak oglądacie, to my swoje, a wy swoje. Także zapraszam do oglądania. Zapraszamy do oglądania. No, ładna droga. I pogoda. Bum. Spójrzmy jeszcze raz, bo to ciekawe. Bo to jest zakręt i z zakrętu wyszedł prosto. Tak.
Tak, nie, ma, nie ma żadnego, żadnej reakcji tego kierowcy. Trzy rzeczy. Albo alkohol, zamrożenie, albo zasłab, zasnął, albo telefon. Ja podejrzewam, że to ostatnie po prostu. A tu jest skutek tego. A tu jest skutek właśnie, tak. Otwarta ta BM-ka została otwarta. Cały bok praktycznie zdobany. BM-ka była, no jak puszkę tak otworzyła. Tylko nie wiadomo, co się stało z tamtym samochodem, bo... No nie mamy go tutaj. Bo nie mamy go tutaj i tutaj jest to w sam raz, o. I tutaj jeszcze ten zdążył tą BM-ką jeszcze uciec na prawo. Nie było takiego typowego czołowego zderzenia, bo jakby było takie bardziej czołowe, to nie wiadomo, co by się mogło stać. Tutaj klatka z tego pojazdu nie jest tak bardzo zniszczona. Mam nadzieję, że tu tylko guzy i otarcia, ale nie wiadomo, co w tej Alfie Romeo się też stało z tamtym kierowcą czy pasażerami. Myślę, że tutaj po prostu to był telefon. To było pisanie, czytanie do telefonu, zagapienie się. Droga poszła w prawo, auto pojechało cały czas prosto. No chyba, że zasnął, no. Zasłab. No, zasłab albo zasnął, też może być. No to już służby sprawdzą, no, bo teraz można sprawdzić, czy w tym momencie było coś pisane na telefonie. Polskie drogi, dokładnie. Tak. No. Piękna pogoda, sucha droga. Nikt by sobie nie pomyślał, że coś takiego może na tak łagodnym zakręcie do takiego czegoś dojść, bo to było naprawdę, no, to był wypadek i to dosyć mocny. Całe szczęście, że samochód, który posiadał kamerę, zjechał jeszcze na pobocze, tam poszło koło na koło, a nie taka typowa czołówka była. No ale i tak BM-ka została rozpruta, nie wiadomo jak tam z ludźmi. No i tutaj no, dla wszystkich, co jeżdżą z telefonem w ręku. No. Po prostu telefon powinien się gdzieś daleko od siebie i zapomnieć się, że go się ma. Jak chcemy coś pisać, to stańmy, napiszmy. I dopiero możemy gdzieś tam podróżować. Bo ja podejrzewam, że to była wina telefonu, tak, i ktoś sobie pisał SMS-a, czy tam jakąś inną pocztę przeglądał. I dlatego pojechał prosto na tym skromnym, małym łuku. No, albo zasłab, no, ale my też musimy przewidywać. To kierowca jakby BM-ki troszkę przewidywał, uciekł na prawo. Miał gdzie uciekać za bardzo, gdzie uciekać tyle, co pobocza złapał, no bo nie było takiego pola, żeby mógł sobie w pole wyjechać. No, a tamten by sobie odjechał wtedy. I mnie tam nie było, tak? Jeśli to faktycznie był telefon, to nie wiem, czy odczytanie SMS-a jest więcej warte jak życia, no czy właśnie. Zdrowia. Chyba nie. Chyba nie. Jak to nazwiemy? Ponieważ tam na obrazku widzimy cały bok zdarty. Aha. Z tego BMW, to było takie chamskie otwieranie puszki. Chamskie otwarcie puszki, tak, tak. Miejmy nadzieję, że tym ludziom się nic nie stało. Że zawartość puszki była cała. Podzielcie się z nami waszymi opiniami. Oczywiście, gdzie? Na YouTubie. Zapraszam na nasz kanał. Możecie tam lajkować i subskrybować ten kanał i piszcie do nas, wyrażajcie swoje opinie. A ja zapraszam do programu Na Oś, do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić już za tydzień. W następnym odcinku będzie kolejna analiza, a dzisiejszą i poprzednie znajdziecie na YouTubie. Zachęcam do ich komentowania. A teraz muzyka i ciężarówki. Zobaczcie. W dzisiejszym Track Story zajmiemy się muzyką z trzech popularnych nurtów w Polsce, czyli disco polo, hip-hop i pop. Jak sami zobaczycie, dla każdego coś miłego. Na pierwszy ogień gwiazda, którą lubi Ola. Dawida Podsiadło nie trzeba przedstawiać, ale jego teledysk wymaga fachowego komentarza. To tak naprawdę opowieść o wielu Polakach, wielu z nas, którzy mieszkają w małych miasteczkach
i codziennie muszą się przemieszczać do pracy, do wielkich metropolii. I jak to bywa, gdy ktoś długo i ciężko pracuje fizycznie, nie zawsze ładnie wygląda, nie zawsze jest zadbane. No fajna piosenka, fajny teledysk, ale tak naprawdę to ja nie wiem, czy ten bohater w ogóle tam pracuje. Bo tak naprawdę no to on tam pomaga kierowcy troszeczkę w manewrach, a tak później siada z prawej strony, odwożony jest do domu. I no, fajny sprzęt w każdym bądź razie, bo to taki rzadko spotykany do przesadzania drzewek lub drzew. No to na pewno ciężko pracuje ekipa przesadzająca drzewo. No i oczywiście aktros. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię. Faktycznie jest aktros. Ale czy coś jeszcze widać w tym wideoklipie? To aktros z pierwszej generacji z maszyną do przesadzania drzew, zwaną przez Amerykanów Tree Spade. To nie przypadek, bo pierwsze modele tych maszyn mają trzy ostrza, którymi wykopują czy wyrywają drzewo wraz z korzeniami z podłoża. Mnie się podoba muzyka, jak to u Dawida bywa, dopracowana i bardzo łatwo wpadająca w ucho. A ja tam nie widzę różnicy między tą, a jakąkolwiek inną piosenką tego Podsiadły. Od razu widać, kto tu jest fanem, a kto nie. Dlatego zobaczmy kolejny teledysk. Pan kierowca jedzie w trasę. Po kawę na Orlen zaszedł. Odpalił Google mapę, skoczył na autostradę. Wyprzedza lewym pasem, bo musi być na czas. A przed nim wlekł się facet, 8 dych w tempomacie. Co jedzie w delegację i w dupie wszystko ma. Pan kierowca ma pasję i zanim tydzień zaczniesz, to kto dostarczy na sklep? I co wy na to? Przecież 1 200 000 wyświetleń na YouTubie to nie byle co. No jak widać bardzo rzeczowy tekst piosenki, bardzo wyraźnie zaśpiewany. No ale jak na muzykę disco polo, no może być. 5 z plusem w zasadzie. Zgadzam się z Andrzejem. Tekst jest z życia wyjęty, bez zbędnych ozdobników czy jakiegoś wybajerowania. A, ale trudno się spodziewać, że utwór zdobędzie popularność na weselnych parkietach. No chyba, że na weselu kierowcy. O, i to jest słuszny kierunek w myśleniu. Ileż można słuchać tego? Albo tego. Krążek, złoty krążek, dziś połączy serca dwa. Ale wróćmy do pana kierowcy i jego ciężkiej pracy. Co jeszcze można powiedzieć o tym teledysku? Tego nie miał w planach, ale ciągle be. Inspekcja go złapała, przyczepili się i zmierzyli na radarach, że za szybko mknie i że waga się nie zgadza, zgodzi się budżet. Panie kierowco, nie denerwuj się w korku. Panie kierowco, odpocznij na poboczu. Przestań liczyć kilometry przejechane. Jejeje, niech nie kuszą cię uśmiechy jak odzianek. Teledysk ten ma na celu odczarowanie wizerunku polskich kierowców ciężarówek, którzy często postrzegani są jako zawali drogi, brudasy, patologia. Denis śpiewa, że dzięki kierowcom mamy niezbędne towary na sklepowych półkach. No i taka jest prawda. No jak widać na załączonym obrazku widzimy sympatycznego kierowcę, pana kierowcę, bo nie każdy kierowca jest panem. No a ten z teledysku kocha swoją pracę, jest odpowiedzialny i trzeźwy. I pomimo różnych trudności dojeżdża na czas na miejsce rozładunku. I to się chwali. Za to ciekawy jestem, co powiecie o kolejnej produkcji. Lecimy z A2, lecimy A1, gapi się rap gra, to nie BM7, gdy moja banda wjeżdża na bity, wgniatamy w asfalt, jak jebane tirr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 
Ziomy się leczą na trasie recepty, po nie gadzia, stają ten biznes i dzielą procenty. Jak widzieliście, zupełna zmiana klimatu. Trochę mrocznie, trochę strasznie. Są kierowcy, którzy lubią taką muzykę w kabinie, lubią taki styl. No i co tu dużo mówić, słuchając innych rodzajów muzyki, jak na przykład nudne, nudziarskie country, które może uśpić, natomiast hip-hop na pewno obudzi. Tekst tej piosenki mówi o potrzebie wspólnoty wśród kierowców. Bardzo cenna taka wspólnota byłaby na czasem niebezpiecznych parkingach. Calais, Paryż i Marsylia to miejsca nielubiane przez kierowców i słusznie, bo słyną niestety z napadów, kradzieży, aktów wandalizmu. Co prawda, to prawda, ale zostawmy tekst, a skupmy się na obrazie. Jego wróg jest moim wrogiem. Wszystko dla dobra rodziny. Lecimy jak kirr. Lecimy se w Polskę. Lecimy w Europę. Zapychamy kluby, a nie tylko portfel. To nie hajsy z koper i nie lewy spiryt. To kolejny album. Gonimy na tirr. Stają na drodze ich marne bęgierki. Fiaty, panda. Ziomkom ze sceny wbijamy zwroteczki. Każda siada. Nie macie ziomek jak zasłonić. Co ciekawego można zobaczyć na tym teledysku? Mam na myśli warstwę transportową utworu. Panowie wiozą prefabrykowany dom, częściowo wyposażony, a nawet już zamieszkany. Jak widać na załączonym obrazku, ładunek jest normatywny, a szkoda. Jakby dodatkowo były jakieś pilotażowe pojazdy migające jakimiś ładnymi światełkami. Mi też brakuje stroboskopów, ale nie wiem, czy pozwala na nie konwencja tego teledysku. Panowie, nie można mieć wszystkiego. Tymczasem dziękujemy za wspólne oglądanie polskich teledysków. Do następnego Track Story. To wszystko, co mieliśmy na dziś, a w następnym odcinku zobaczycie. Kolejną porcję gwarowych zwrotów. Jeszcze jedną przestrogę przed głupotą. Pojazd z rynku wtórnego. Porady i wyjaśnienia eksperta. Opony dla rolnictwa. Przypominam o naszym profilu na Facebooku. To źródło najświeższych informacji, zawsze gotowe na Wasze odwiedziny. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Oprócz słowa scyzoryk. A, to, tak, dobrze. Właśnie się zastanawiałem, co tam oszczę. Tak. A bileciki do kontroli. Wdzięczny. Sponsorem programu był Opoltrans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Master Truck Opole od 15 do 17 lipca.